Witam wszystkich na webinarze o informacji zwrotnej. Jeszcze poczekamy chwilkę, aby wszyscy mogli wejść na platformę. Ale myślę, że już możemy, jest 15, to możemy już zaczynać. Dzień dobry, witam na webinarze o informacji zwrotnej. Opowie nam o niej Aleksandra Mikulska. Temat dzisiejszego webinarium jest rozwinięciem jednego z tematów webinarium, które się odbyło 3 kwietnia, o czterech praktykach. Ja nazywam się Ewa Jajszczyk. I jestem jedną z koordynatorek projektu Szkoła dla Innowatora, który jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z partnerami Szkołą Edukacji oraz Stowarzyszeniem WIS z Radowa z Małego, a także wspierają nas firma Deloitte i Fundacja Zwolnieni z Teorii. I na początku przedstawię tak krótko plan naszego spotkania. Najpierw takie informacje techniczne, później będzie prezentacja Aleksandry Mikulskiej, później głos zabierze Magdalena Bogusławska, powie o następnym webinarium i na koniec będzie czas na zadawanie pytań i odpowiedzi. To teraz przechodzę do rzeczy technicznych. Jesteśmy na Zoomie w trybie webinar. To znaczy, że my Was ani nie widzimy, ani nie słyszymy. I jeśli chcecie się z nami skomunikować, piszcie na czacie. Ważne, aby odznaczyć opcję All Panelists and Attendees, to znaczy wtedy wszyscy paneliści i uczestnicy będą widzieli Wasze wpisy. Jeszcze przypomnę, że webinarium jest nagrywane i nagranie zostanie Wam udostępnione. Również poprzednie webinaria były nagrywane i możecie je znaleźć na YouTubie, na kanale Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zapraszamy do odwiedzenia. Webinarium potrwa około 1,5 godziny, czyli do 16:30, a jeśli byście stracili połączenie, to możecie wejść przez ten sam link, który dostaliście po rejestracji. Teraz już oddaję głos Aleksandrze Mikulskiej. Będzie mówiła o informacji zwrotnej i zapraszam do zadawania pytań podczas trwania webinarium. Wtedy nasza ekspertka będzie miała czas odpowiedzieć na Wasze pytania pod koniec webinarium. Przekazuję Ci głos, Olu. Witam Was bardzo serdecznie. Troszeczkę o informacji zwrotnej mówiłam już na naszym webinarze, gdzie prezentowałyśmy 4 praktyki. Postaram się nie powtarzać, ale zdaję sobie też sprawę, że część z Was mogła na tym spotkaniu nie być. Także będzie to miało taką konstrukcję, że pewne rzeczy przypomnę, ale będę je rozwijała. Jak mówiłam już na poprzednim naszym spotkaniu, takie najważniejsze pytania, które zadajemy sobie teraz w trakcie nauczania zdalnego, to jest, jak możemy wspierać naszych uczniów, bo ten proces edukacyjny tak naprawdę jest teraz w ich rękach. I drugie pytanie brzmi, jak oceniać ich pracę, jak dokumentować postępy, skoro nie widzimy się z nimi w realu. Działamy za pośrednictwem komunikatorów, czasami po prostu przesyłają nam pracę. I jest to taki czas, dla którego jest to taki czas, gdzie informacja zwrotna jest takim, jest idealną odpowiedzią na te wszystkie pytania. Ja z informacją zwrotną pracuję już od 2007 roku i w ogóle ją przedkładam nad ocenianie sumaryczne. Natomiast wydaje mi się, że szczególnie w czasie tej edukacji zdalnej informacja zwrotna to jest to narzędzie,
ten sposób wspierania uczniów, którego nadszedł czas. Na początek tak króciutko, informacja zwrotna jest sednem oceniania kształtującego tak naprawdę, ale można ją stosować, nie powiem, że odłącznie od oceniania kształtującego, ale na przykład nie wdrażając wszystkich strategii, nie będąc mocno osadzonym, nie stosując oceniania kształtującego, tylko stosować jako takie wybrane narzędzie, wybrany sposób komunikowania się z uczniami, wspierania ich w rozwoju i w nauce, samą informację zwrotną. Jak widzicie na slajdzie, głównym celem ocenia kształtującego to jest właśnie oddanie odpowiedzialności za własny proces edukacyjny w ręce ucznia. I dzieje się to przede wszystkim poprzez informację zwrotną. Ja w ogóle zawsze powtarzam, że realizacja podstawy programowej i uczenie się, to nie jest obowiązek nauczyciela, bo to nie nauczyciel się uczy i nie nauczyciel realizuje podstawę programową, ale robi to uczeń. W czasie nauczania zdalnego, kiedy uczniowie właśnie siedzą w domu, uczą się sami, naszą rolą, rolą nauczycieli jest właśnie taka rola wspierająca, a drugi taki element to jest to, że nie mamy pewności co do samodzielności wykonywanych przez uczniów prac. I gdybyśmy chcieli oceniać je ocenami sumarycznymi, no to zawsze nie wiemy, komu my tą ocenę stawiamy, być może całej rodzinie, i komu ona ma tak naprawdę posłużyć. Podczas gdy, jeżeli przekazujemy informację zwrotną na temat pracy uczniowi, to nawet jeżeli autorem jest babcia, ciocia, sąsiadka i dziewczyna starszego brata, to uczeń słucha, co w tej pracy jest dobre, co jest jej mocną stroną, co należy poprawić, i już to samo sprawia, że korzysta z tej informacji zwrotnej. Zacznę może od tego, informacja zwrotna kontra ocena sumaryczna. Ja zawsze zadaję takie pytanie, jaką informację niesie ocena sumaryczna, czyli ocena wyrażona stopniem dla ucznia. Czyli na przykład, jaką mam informację jako uczeń, że moje wypracowanie jest na 4-. I tutaj mamy takie wątpliwości. Co mi to daje? Ja zawsze to odnoszę, słuchajcie, do takich zajęć sportowych, bo jestem, oprócz tego, że jestem nauczycielem języka polskiego, to jestem też trenerką jazdy konnej rekreacyjnej. I teraz, co da mojemu osobie, z którą pracuję, że powiem jej, no słuchaj, twoje zagalopowanie jest na 4-. Jest to żadna informacja, nie pomoże mojemu uczniowi poprawić to zagalopowanie. I podobnie jest, nie wiem, z wypracowaniem czy zadaniem z matematyki. Nam, nauczycielom, się często wydaje, mi się nauczycielce bardzo często wydawało, że jeżeli ja w pracy ucznia poprawię błędy i na marginesie jeszcze napiszę w sposób, który mnie się wydaje jasny, jak powinno być, to uczeń już wie, no ma tą ocenę 4-, 3+, ale przecież w pracy mu zaznaczyłam, które elementy są błędne. Jak się okazuje, od strony ucznia tak to nie wygląda. Rozmawiałam o tym bardzo wiele z uczniami, a miałam okazję pracować z uczniami od edukacji wczesnoszkolnej po gimnazjum i też kiedyś prowadziłam zajęcia z licealistami, to naprawdę samo zaznaczenie błędów bardzo rzadko pokazuje uczniowi, jak inaczej można by było napisać pracę. Poza tym jest jeszcze ta sprawa odpowiedzialności za uczenie się. Uczniowie bardzo często, na pewno się z tym spotkaliście jako nauczyciele, że uznają, że jeżeli już dostali stopień, to mówiąc kolokwialnie, sprawa jest odfajkowana. Bardzo często uczniowie mówią, nie wystarczy 3+. Są tacy, co mówią, wystarczy mi 2, a są tacy, mówią, dobra, mam 1 i mam z głowy. Czyli wystawienie oceny za jakąś tam umiejętność przenosi tą odpowiedzialność z ucznia na nauczyciela.
Uczeń zrobił lepiej lub gorzej, dostał ocenę, jak mu nie zależy, to ma jedynkę i sprawę uważa za zamkniętą. Podczas gdy informacja zwrotna od każdego ucznia wymaga dalszej pracy nad doskonaleniem danej umiejętności, danej kompetencji. Jest to ważne, szczególnie wśród uczniów, dla uczniów, którzy są, wyobraźcie sobie, dobrymi uczniami. Ja już chyba wspominałam na poprzednim webinarium, że zaczęłam się zajmować informacją zwrotną, pracując w szkole z klasami integracyjnymi. I mieliśmy taką sytuację, że bardzo dobrze zaopiekowaliśmy się uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Oni nam się świetnie rozwijali. Podczas gdy jak robiliśmy sobie taką ewaluację naszej pracy, nasi uczniowie dobrzy stanęli w miejscu i ten rozwój ich wcale się do przodu nie posuwał. Zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie leży przyczyna i tę przyczynę znaleźliśmy. Jeżeli uczeń jest uczniem piątkowym, szóstkowym, otrzymuje te oceny 5-6, dodatkowo ma w klasie kolegów z problemami, czyli czuje się takim świetnym uczniem, to tak naprawdę on troszeczkę traci motywację do dalszego rozwoju. A przecież nie powinno być tak, że którykolwiek z naszych uczniów przestaje się rozwijać. I informacja zwrotna zamiast oceny sumarycznej takim dobrym uczniom również pokazuje dalszą drogę rozwoju. Czyli podsumowując, z jednej strony nie ma takiej sytuacji, że uczeń dostanie ocenę, zamyka, on już dostał, odfajkował, nic dalej nie muszę z tym robić. I z drugiej strony wszyscy uczniowie dostają taką informację zwrotną, która pozwala im w ich tempie, o tym jeszcze będę mówiła za chwileczkę, w ich tempie i wedle ich potrzeb pozwala się rozwijać. Już nie wspomnę o tak istotnej rzeczy, którą jest porównywanie się uczniów. Wśród uczniów starszych być może nie jest to takie mocne, ale moja obserwacja wykazuje, że naprawdę nawet uczniowie gimnazjum, a czasami liceum, chociaż oni już się tak ocenami nie przejmują, to czasami jest to bardzo pozorne. Im dziecko jest młodsze, szczególnie dzieci, nie wiem, w edukacji wczesnoszkolnej, ale też czwarta, piąta, szósta klasa, jest im bardzo trudno oddzielić oceny pracy od oceny swojej osobowości, od oceny swojej osobowości siebie samego. I często odbierają to jako takie potwierdzenie swojego mniejszych możliwości co do uczenia się danego przedmiotu. Takie bardzo szybko uczniowie, jeżeli te oceny są słabe, dostają taką informację, ja jestem słaby z matmy, nic już z tym więcej nie zrobię. Co się później, wiele miałam takich obserwacji, że w czasie procesu edukacji bardzo się te predyspozycje uczniów w jakimś konkretnym kierunku zmieniały. I tutaj jeszcze chciałam poruszyć taką sprawę, kiedy ocena jest oceną, a kiedy informacją zwrotną, bo mówiłam o ocenach sumarycznych, czyli tam dwójkach, piątkach, szóstkach, ale tak naprawdę ocena, czy wyrażona A, B, czy procentem, czy wyrażona, nie wiem, znaczkiem, uśmiechniętą buźką, wesołą buźką, czy ocena opisowa, wyrażona po prostu za pomocą kilku zdań, zawsze będzie oceną, kiedy uczeń nic już z nią nie może zrobić, to znaczy, kiedy jest stawiana na koniec procesu, jakiegoś procesu edukacyjnego. Informacja zwrotna ma to określenie zwrotna, dlatego że uczeń może ją wziąć i coś jeszcze zrobić ze swoją umiejętnością. Ja tutaj zawsze w Centrum Edukacji Obywatelskiej taki dajemy piękny przykład na temat zupy, że jeżeli kucharz jest w kuchni, miesza zupę w garku i ktoś podejdzie, spróbuje i powie, ta zupa jest za słona, to będzie to informacja zwrotna, ponieważ kucharz może jeszcze dolać więcej wody albo dołożyć ziemniaczków i jeszcze z tą pracą, którą wykonuje, może coś zrobić,
pod wpływem naszej informacji zwrotnej. Natomiast kiedy ja już siedzę w restauracji, spróbuję tej zupy, jestem klientem i powiem, ta zupa jest za słona, jest to już ocena. Bo w tym momencie jedyną rzeczą, którą można zrobić, to tą zupę wylać. I podobnie jest z oceną i informacją zwrotną. Informacja zwrotna w różnych formach wyrażona, o czym też już za chwilkę będziemy mówić, jest informacją zwrotną wtedy, kiedy uczeń po jej zastosowaniu może jeszcze polepszyć swoją pracę, podnieść swoje kompetencje. Jeżeli jest to na koniec procesu edukacyjnego lub jego części, to już jest wtedy ocena. Co to jest informacja zwrotna dla ucznia, tak najprościej mówiąc? To jest, tak jak widzicie, to jest informacja, która pomaga się uczyć i zwróćcie uwagę na to określenie luka. To jest bardzo ważne określenie, ponieważ mówi o tym, gdzie ta informacja zwrotna powinna trafiać, a powinna trafiać w strefę najbliższego rozwoju ucznia. Najprościej mówiąc, ja bardzo lubię się przykładami posługiwać konkretnymi. Jeżeli ja oceniam dziecku pracę, nie wiem, niech to będzie list, a zauważam, że mój uczeń jeszcze ma problemy, na przykład dajmy na to, że jest to czwarta klasa i ma problem z mieszczeniem się w granicach zdania, to moja informacja zwrotna musi dotyczyć właśnie tego mieszczenia się w granicach zdania, ponieważ dla ucznia, który tego nie potrafi, to jest ta luka, która nie pozwala mu pójść dalej, bo jeżeli ja mu zacznę na temat właśnie stylistyki listu czy słownictwa udzielać informacji zwrotnej, to to mu nie pomoże, bo ten strefa najbliższego rozwoju, ten malutki kroczek, który musi zrobić, żeby pójść naprzód, to będzie to mieszczenie się w granicach zdania. Czyli to jest ważne. Ma być to taka informacja, która pomaga się uczyć, ale pomaga się uczyć właśnie w tej strefie najbliższego rozwoju. Jest to szczególnie istotne przy uczniach z problemami w danym jakiejś tam partii materiału czy w danej umiejętności, bo jeżeli my nie wycelujemy tej informacji w lukę, ta informacja powoduje frustrację i nie pomaga się uczyć, wręcz może do nauki zniechęcić. To tak troszeczkę jakby z matematyki dziecku, które nie potrafi dodawać, przekazywać informację zwrotną o jakichś skomplikowanych równaniach. Jakie są takie najważniejsze zasady informacji zwrotnej? Każdy z nas, słuchajcie, pracuje na informacji zwrotnej, bo nie wyobrażam sobie nauczyciela, który w taki lub inny sposób tej informacji zwrotnej uczniom nie udziela. Ale istotne jest i dla mnie bardzo istotne było ta pierwsza zasada, że zaczynamy od pokazania uczniowi tego, co już umie. Ja się często łapałam na tym, że spacerując po klasie, jak moi uczniowie pracowali i zaglądając im przez ramiona, co tam robią, no to miałam taki nauczycielski odruch, żeby pokazywać tu popraw, tu masz błąd, tu zrób inaczej. I na szkoleniu kiedyś usłyszałam, że nie budujemy na zgliszczach, czyli najpierw pokazujemy uczniowi, co potrafi. I teraz, jeżeli się przechadzam po klasie, to zawsze mówię najpierw, o tu masz dobrze, tutaj według kryteriów, tu jak należy, i dopiero potem mówię, tu popraw. Czyli kolejny ten element to jest fakt, co jest do poprawy. Dlaczego tutaj zwrócę uwagę na to słowo fakt? Nie mówimy uczniom ogólnie tu popraw, czy tam to jest źle, tylko bardzo konkretnie mówimy, co jest do poprawy. Na przykład tu zacznij od akapitu. Tak? Ja siłą rzeczy opieram się na przykładach z języka polskiego, bo jestem polonistą, ale stosuje się to do wszystkich przedmiotów. Następna zasada to jest taka, że przekazujemy wskazówkę konkretnie, jak to poprawić, bo czasami samo popraw, nam się wydaje to takie oczywiste, dla ucznia takie oczywiste nie jest. I raczej staramy się, żeby ta poprawa nie była dla ucznia uciążliwa, czyli znowu mówiąc w sferze języka polskiego, przepisz jeszcze raz bez błędów, to nie jest dobra wskazówka do poprawy. I ta wskazówka do poprawy to jest poprawa tej, to jest, dotyczy
poprawy konkretnego błędu. No bardzo ważną zasadą jest to, żeby informacja zwrotna była zrozumiała dla ucznia. Czyli krótka, zwięzła, językiem takim, żeby uczeń konkretnie wiedział, co ma zrobić. W odniesieniu do konkretnych kryteriów. To jest bardzo ważne. W ocenianiu kształtującym my do każdego zadania dajemy kryteria i myślę, że nawet nauczyciel, który nie stosuje ocenia kształtującego, to też wyraźnie uczniom mówi, na czym to zadanie polega. Czyli jeżeli ja chcę, żeby uczniowie narysowali, zadanie brzmi narysuj, zaprojektuj okładkę do lektury Hobbit, to żeby udzielić informacji zwrotnej, która pomaga się uczyć, muszę bardzo dokładnie określić, o co mi chodzi. Opowiadam tę anegdotę akurat z Hobbitem, ponieważ sama to jest historia z mojej kariery nauczycielskiej. Ja bardzo dużo, takim zawsze byłam poszukującym nauczycielem i tam naczytałam się o taksonomiach i o wymogach poznawczych zadania i żeby zadanie wymagało takich wyższych funkcji myślowych i wydawało mi się, że jak zrobię takie zadanie zaprojektuj okładkę do Hobbita, no to według taksonomii mamy słowo zaprojektuj, jest to praca twórcza, także o, to na pewno będzie takie zadanie z głębokiego przetwarzania. Po czym dostałam pracę ucznia, gdzie był taki patyczak z rozwieszoną fryzurą, wiecie, taki patyczak, kółeczka i kreseczki, i na górze było napisane Hobbit. I teraz, jeżeli nie mam kryteriów do zadania, no to uczeń wykonał zadanie. No miał zaprojektować okładkę, zaprojektował. Okładki tak wyglądają, no tak wyglądają. I teraz, co mogę zrobić, żeby uczeń wiedział, co ma zrobić, to napisać kryteria. I w konkretnym już przykładzie to były dołożone kryteria. Zaprojektuj okładkę do lektury Hobbit i kryteria były takie. Już teraz mówię z pamięci, bo było to bardzo dziwne, ale było tak, użyj w rysunku, użyj co najmniej trzech elementów nawiązujących metaforycznie do powieści, bo to była już starsza klasa. I teraz dostałam już pracę zupełnie innej jakości. Tam jeszcze było wyraźnie napisane estetyka i co ja przez to rozumiem, czyli tam praca nie zawiera skreśleń, nie widać śladu gumki, to żeby kryteria były takie jasne i ścisłe, to jest bardzo ważne. I teraz udzielając informacji zwrotnej, odnosimy się do tych konkretnych kryteriów. Jest to też ważne, jeżeli uczymy takich bardziej złożonych umiejętności, bo jeżeli byśmy chcieli, zastanawiamy się, co uczeń ćwiczy w danej pracy i informację zwrotną dajemy mu do tych konkretnych elementów. Dzięki temu ona nie jest bardzo długa, wskazuje uczniowi, co jest ważne, nad czym ma się pochylić i pozwala mu skutecznie uczyć się dalej. Ważne jest, żeby to była wspierająca, czyli staramy się złapać, mówię w cudzysłowie ucznia, nie na tym, czego nie umie, ale złapać na tym, co umie. Czyli staramy się wydobyć z pracy to, co jest dobre. Pokazująca, w którym miejscu drogi do celu jest i tu jest ważne na pokazanie tego procesu, a nie na ocenianie. To jest tak troszeczkę, że jak się na przykład jedzie, ja jestem w tej chwili we Wrocławiu i często jeżdżę do Warszawy, to jeżeli kierowca jedzie z Wrocławia do Warszawy, to nie oceniamy kierowcy, że lepszy jest ten, który już wjeżdża do Warszawy, a gorszy ten, który mija Łódź. Tak samo jest z uczeniem się. Nie jest lepsze bądź gorsze dziecko. Dziecko jest, uczeń jest w innym miejscu procesu edukacyjnego. Informacją zwrotną pokazujemy mu, gdzie jesteś i co musisz zrobić, żeby przejść dalej. I wskazująca dalszy kierunek pracy, czyli właśnie to jest konkretne pokazanie, jaki jest twój następny krok i to zawsze podkreślam zwięzła i konkretna. Widziałam już informacje zwrotne, które były o wiele dłuższe niż prace napisane przez ucznia. Takie informacje nie są skuteczne, marnują nasz czas nauczyciela, a czas dla nauczyciela to jest wartość bezcenna. Natomiast taka dłuższa niż trzy zdania, jeżeli jest to informacja pisemna, ona się przestaje być skuteczna, ponieważ uczeń nie jest w stanie jej przeczytać i też się do niej zastosować. Szkoda naszej pracy.
do różnych rodzajów informacji zwrotnych, bo chciałabym, żebyście bardzo dobrze zrozumieli to, że informacja zwrotna to nie jest tylko ten pisemny komentarz. To jest jeden z rodzajów informacji zwrotnej. Ale ponieważ on się bardzo często pojawia i spotkałam się już z nauczycielami, którzy zniechęcili się do informacji zwrotnej przez to, że gdzieś tam spotkali się właśnie z takimi długaśnymi komentarzami. Klasyczna informacja zwrotna pisemna, co też nie znaczy, że jest to wypracowanie, w ocenianiu kształtującym ma takie cztery elementy. Pierwsze to jest właśnie to, co jest dobrze i te takie symbole, które widzicie w nawiasach kwadratowych, to są takie symbole, których na przykład ja używam czasami, jeżeli uczniom piszę informacje zwrotne, żeby znali, uczniowie znają tą konstrukcję, żeby wiedzieli, jaki to jest element, która to jest część informacji zwrotnej. Następnie to, co jest błędnie, co wymaga poprawienia. Kolejny element to jest wskazówki, jak uczeń ma poprawić tę konkretną pracę. Czwarty element przydaje się dla uczniów, którzy pracę na przykład zrobili już na bardzo dobrym poziomie, czyli już w drodze opanowania danej kompetencji już prawie są u celu. To jest taka informacja, jak mogą pracować dalej. Czyli jeżeli na przykład pracą było napisanie opowiadania z życia wziętego i uczeń już tę kompetencję, no już finiszuje, już prawie jest u celu, to na przykład wskazówką w jakim kierunku ma dalej pracować, to będzie w następnym opowiadaniu spróbuj wprowadzić dialog. Czyli to jest takie coś, to jest już ten kawałeczek dalej, idziemy dalej. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli uczeń jeszcze dopiero zaczyna swoją podróż na drodze do danej kompetencji, ta ostatnia wskazówka nie jest konieczna. Ważne jest też, żeby nie odnosić się, zwłaszcza kiedy praca jeszcze jest bardzo taka początkująca, to powracam jeszcze do tego, do tej strefy najbliższego komfortu. Wybieramy wtedy z pracy to, co uczniowi najbardziej jest potrzebne, żeby mógł tą lukę, ten kroczek do przodu zrobić i odnosimy się w swojej informacji zwrotnej tylko do tych najważniejszych rzeczy, z którymi uczeń ma największe problemy, a jeżeli sobie z tym nie poradzi, to będzie mu trudno iść dalej. Patrzę na zegarek, bo jestem straszną gadułą. I teraz troszeczkę o rodzajach informacji zwrotnej, zarówno w nauczaniu zdalnym, jak i w takim nauczaniu już normalnym w klasie. To, o czym mówiliśmy, to jest ten klasyczny komentarz do pracy ucznia, przy czym pamiętamy o zasadach, o krótkości i o zwięzłości. Jest też, widziałam takie sposoby, kiedy uczniowie znają cztery elementy tej informacji zwrotnej i są umówieni na różne kolory długopisu do każdego elementu. Nauczyciel po prostu takie pisze uwagi w określonym kolorze, czyli dajmy na to, nie wiem, na zielono jest to, co już potrafię, na pomarańczowo to, czego nie potrafię i tak dalej. Widziałam też nauczycieli, którzy umawiali się z uczniami na takie pozostawianie miejsc na komentarz nauczyciela, na takie krótkie komentarze. Prostym sposobem udzielania informacji zwrotnej i szybkim są tabelki. Tabelka zawiera konkretne punkty z kryteriów i miejsce do wpisania wskazówek przy tych kryteriach, a także zupełnie takie odznaczanie, takie umowne znaki obok kryteriów, na przykład w kolorze. Jeżeli dane kryterium pracy jest spełnione, to nauczyciel zaznacza na zielono, jeżeli jest częściowo na żółto, tam nie wiem, jeżeli nie jest spełnione, to na czerwono. To też daje taką możliwość szybkiego udzielenia informacji zwrotnej. Można też, zwłaszcza przy nauczaniu zdalnym, korzystać z funkcji recenzji, tak jak na przykład piszemy w Wordzie i możemy tam dopisywać drobne uwagi. Bardzo sprawną taką i efektywną jest informacja zwrotna ustna po prostu, którą przekazujemy, jeżeli to jest nauczanie zdalne, spokojnie możemy robić to przez jakiś komunikator.
A normalnie to nawet w czasie lekcji możemy tą informację udzielić. Ciekawa jest też informacja koleżeńska otrzymana od innego ucznia, tylko tutaj trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby kryteria były konkretnie określone i żeby nauczyć uczniów odnoszenia się do konkretnych kryteriów. I ja zawsze, jak uczyłam moich uczniów obserwacji informacji zwrotnie koleżeńskiej, to mówiłam tak: słuchajcie, teraz się dostajecie pracę kolegi i pomożecie, pierwsze wasze zadanie to jest znalezienie tego, co w pracy jest dobrze i na przykład podkreślenie na zielono, oczywiście według kryteriów. Ponieważ dzieci, a obawiam się, że nie tylko dzieci, mają taką skłonność do wytykania błędów, a nie jest to dobre dla uczenia się. Zresztą o błędzie Magda Bogusławska będzie dużo mówić na następnym webinarium. Podobnie działa samoocena, czyli uczeń ma czy kryteria w tabelce, czy w jakiś inny sposób podane i sam sobie sprawdza, na przykład, czy moja praca, czy każde zdanie zaczyna się od dużej litery, czy, nie wiem, jeżeli to na przykład jest jakaś rozprawka, czy zawiera argumenty, czy ma to, tylko musi być to bardzo jasno rozpisane i ustalone, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciel to samo rozumieją pod określonymi pojęciami. Moją ulubioną formą, moimi ulubionymi formami są dwie ostatnie, czyli dwie gwiazdy i jedno życzenie. Jest to bardzo prosta forma informacji zwrotnej, gdzie nie odnosimy się do wszystkiego, ale piszemy dwie gwiazdy, czyli dwie rzeczy, które uważamy za najmocniejsze strony pracy i jedno życzenie, czyli jedno pytanie bądź jeden element pracy, który mógłby być poprawiony. Tą formę też dzieci w stosunku do siebie bardzo skutecznie stosują. I taka kanapka to jest też krótka informacja zwrotna. Dlaczego kanapka? Ponieważ zaczynamy od tego, co w pracy ucznia jest dobrze, potem mówimy, co należy poprawić, jaki jest obszar do dalszej pracy, a na końcu dodajemy jeszcze jakąś pozytywną uwagę, pozytywny aspekt pracy ucznia. Stąd nazwa kanapka. Można to przekazywać w różny sposób, pisemny, ustny, graficzny. Naprawdę to jest takie szybkie i nie zajmujące dużo czasu. Tutaj mam dla Was przykłady informacji zwrotnej. Chciałabym, żebyście zobaczyli, jak to może wyglądać. Chociaż ta informacja zwrotna, ja sobie ją zaczerpnęłam od znajomej nauczycielki, troszeczkę jest, ja bym ją jeszcze krócej napisała, ale chciałabym, żebyście zobaczyli ten taki ciąg: zadanie, kryteria, odpowiedź, informacja zwrotna. Czyli jest określone zadanie, do tego są kryteria sukcesu, czyli po czym poznam, że to zadanie dobrze zostało wykonane, i następnie jest odpowiedź uczennicy, tak jak widzicie, oraz rozwojowa informacja zwrotna nauczyciela. Chciałam zwrócić jeszcze uwagę na taką rzecz i teraz zobaczcie, w tej informacji zwrotnej są konkretne, są bardzo konkretnie określone, co jest prawidłowo, co należy poprawić i taka wskazówka, dlaczego należy poprawić, jak to można zrobić dalej oraz na końcu pytanie, jak można to zrobić, żeby uczeń lepiej zrozumiał, jak może to wykorzystać, jak może pracować dalej. Bardzo jest ważny ten moment faktów i tu są takie słowa, jeżeli na przykład piszemy, co jest dobrze, to ja zawsze przestrzegam przed używaniem magicznego słówka ale, jak to zawsze moja babcia mówiła, nie mów ale po pochwale, bo czytając swoje informacje zwrotne z dawnych czasów, to zdarzało mi się napisać: prawidłowo konstruujesz zdania, wyczerpałeś temat wypracowania, ale
jeszcze to, 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 to i to. To jest trochę z tym, że jak koleżanka nam powie, masz ładną bluzkę, ale masz brzydką fryzurę, to zapamiętamy to, że mamy brzydką fryzurę, a już nie będziemy pamiętać, że mamy ładną bluzkę. Dlatego nie stosujemy ale, tylko po prostu stawiamy kropkę, przedstawiamy fakty, które są w danej pracy. Ważne jest jeszcze, żeby w informacji zwrotnej, która ma być wspierająca, nie stosować takich słów typu jak zwykle albo znowu, czyli jak zwykle bardzo wyczerpująco opisałeś postać bohatera, ale jak zwykle nie pamiętałeś o przecinku czy znaku interpunkcyjnym na końcu zdania. Także nie stosujemy się, ponieważ nie stosujemy takich słów, ponieważ one są zamykające i pokazują, że dziecko ciągle coś często robi, zamiast pokazać, że teraz zrobiło coś prawidłowo. Tutaj mamy drugi, to jest informacja zwrotna do takiej samej pracy i takich samych kryteriów, ale zwróćcie uwagę, że to jest informacja zwrotna, która jest skierowana do dziecka o mniejszych możliwościach w danym momencie swojego uczenia się i zwróćcie uwagę, że ta informacja jest o wiele prostsza i nie zawiera tego elementu, tego pytania, nie ma tego elementu kierunek takiego dalszego rozwoju, ponieważ jest to jeszcze ten moment, kiedy trzeba zatrzymać się i dobrze w tym miejscu opanować te umiejętności, które są tu i teraz. Czyli to nie jest jeszcze czas na pokazywanie tego kierunku dalszego rozwoju, tylko jeszcze pokazujemy, co trzeba poprawić w tym zadaniu. Każdy nauczyciel zna bardzo dobrze swoich uczniów i jestem przekonana, że po paru próbach, powiem kolokwialnie, skalibruje się na tyle, żeby uczniowie mogli z tych informacji skorzystać i żeby one były dla nich wspierające. I teraz chciałam jeszcze poruszyć taką rzecz, bo jeżeli będziemy te informacje zwrotne kierować, to tak naprawdę, jeżeli nie wiem, nie odniesiemy się do wszystkich kryteriów, czy na początku nie wyjdzie to nam wzorcowo, nie zrobi to uczniom większej krzywdy, ale są takie komunikaty, które warto kierować do uczniów, aby pomóc się im uczyć. I warto je kierować nie tylko dając informacje zwrotne do konkretnych prac, ale w ogóle pracując z uczniami na co dzień w klasie czy w warunkach takiej edukacji zdalnej. Jest to materiał, który opracowaliśmy na podstawie amerykańskiej uczonej Carol Dweck. W Polsce została wydana książka Nowa psychologia sukcesu, w której to zagadnienie jest opisane. Zagadnienie takich nastawień, sposobów myślenia, nazwa angielska to jest mindset, ale tłumaczymy to na sposób myślenia albo nastawienie mentalne. Carol Dweck robiła, dlaczego opieramy się na tej amerykańskiej badaczce? Ponieważ ona robiła bardzo, przez wiele lat prowadziła obszerne badania na temat właśnie jak uczniowie odbierają komunikaty do nich kierowane i jak im to pomaga w uczeniu się. I wyróżniła takie dwa nastawienia, nastawienie na zmianę i nastawienie na trwałość. Jak widzicie tutaj, zwróćcie uwagę, bo to potem się przyda, to jest nie mała fasolka, ale mały dąbik, a tutaj mamy jako symbol nastawienia na trwałość kamienną rzeźbę. I co ogólnie mówią, tak bardzo w skrócie, nastawienie na trwałość. Uważa, że właśnie inteligencja, zdolność i talenty są stałe i niezmienne. Czyli po prostu mamy jakieś wrodzone predyspozycje, rodzimy się z tym i mamy już taki bagaż ze sobą, niewiele możemy z tym zrobić. W związku z tym możemy, wyniki testów, czyli wyniki sprawdzianów, pokazują nam potencjał człowieka, czyli ile człowiek może osiągnąć. Za tym idzie informacja, że jeżeli ktoś się urodził inteligentny, to nie musi tyle pracować, co ludzie mniej inteligentni, aby osiągnąć wyniki. Natomiast niepowodzenie, czyli popełnianie błędu, świadczy o braku inteligencji. W nastawieniu na zmianę uważamy, że inteligencję, zdolności i talenty możemy rozwijać przez całe życie.
Uczenie się wszystkiego wymaga ciężkiej pracy i wysiłku, ale każdy może się uczyć i być lepszym od siebie w danym momencie, bo tak naprawdę nie znamy i nie możemy określić potencjału danego człowieka, czyli powiedzieć, ty już osiągnąłeś szczyt swoich możliwości, a ty jeszcze nie. Czyli każdy może się uczyć i może być lepszym od siebie w danym momencie. I te nastawienia tak jakby warunkują nasze podejście do pracy, do uczenia się. Nam przeciętny człowiek, to już nie chcę się rozwodzić nad badaniami Carol Dweck, jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam do książki, ale w różnych sytuacjach zadaniowych przeciętny człowiek reaguje bądź nastawieniem na zmianę, bądź nastawieniem na trwałość, tak mniej więcej 50% na 50%. Zdecydowanie uczeniu się sprzyja nastawienie na zmianę, czyli podejście do uczenia się, do nowych wyznań z tym nastawieniem na zmianę. Co z tego wynika dla nas, dla nauczycieli? Taki dylemat chwalenie kontra docenianie. Zawsze się... Wiadomo, że uczniów trzeba doceniać, ale jaka jest różnica między chwaleniem a docenianiem? Wyobraźcie sobie, mamy, te akurat punkty są na podstawie badań Carol Dweck, która badała, jaki komunikat odbiera uczeń, gdy słyszy na przykład, jak szybko się tego nauczyłeś, ależ jesteś mądry. Chwalenie tego typu powoduje, że uczeń odbiera taki komunikat, że to znaczy, że jak się czegoś nie nauczę szybko, jeżeli będę musiał poświęcić na naukę dużo czasu, to się okaże, że nie jestem taki mądry. Patrzcie na jego rysunek, toż to prawdziwy artysta. Uczeń odbiera taki komunikat, że jeżeli nie zrobię świetnego rysunku, to okaże się, że wcale nie jestem taki dobry i nie mam szans, żeby zostać artystą. Przy komunikacie jesteś doskonały z matematyki, dostałeś 6, chociaż wcale się nie uczyłeś. Uczeń dostaje taki komunikat, że jakby się uczył, to wcale by nie był taki doskonały. Ja nie wiem, czy macie takie doświadczenie nauczycielskie, bo ja się często spotykałam z uczniami, którzy się nie przyznają. Nie, dostałam 5, nie, wcale się nie uczyłam. Uczeń woli się przyznać, że się nie uczył, niż pokazać, że popełnił błąd. I określenie jesteś świetnym matematykiem, na pewno w takim krótkim przedziale czasowym sprawi uczniowi przyjemność, ale co się dzieje na dłuższą metę? Dzieci chwalone, bo to są pochwały w ten sposób, boją się podejmować trudniejszych zadań, bo boją się, że jeżeli nie sprostają temu trudnemu, wymagającemu zadaniu, to okażą się, że albo nie są mądrzy, albo nie są prawdziwymi artystami, albo nie są świetnymi matematykami. I pytałam kiedyś wprost uczniów, bo tym tematem zajmuję się od wielu lat, właśnie informacji, zwrotnych komunikatów, bardzo mądrych gimnazjalistów, których spotkałam na panelu w szkole uczącej się, i zadałem im wprost właśnie takie pytanie, czy jeżeli by mieli do wyboru zadanie, co do którego są stuprocentowo pewni, że wykonają je bezbłędnie, chociaż jest nudne, proste i wykonywali je wiele razy, a takie, które jest ciekawe, ale nie są pewni, że im się uda, to ku mojemu zdziwieniu dzieci powiedziały mi, młodzi ludzie powiedzieli, no oczywiście wybieramy to, które nam się uda. Dlaczego? Właśnie dlatego, że boją się przed nauczycielem, a jeszcze bardziej im dzieci są starsze, przed kolegami pokazać, że czegoś nie potrafią. Stąd rola naszych informacji zwrotnych i naszych komunikatów do uczniów jest bardzo istotna. Teraz różnica między tym takim chwaleniem a docenianiem w informacji zwrotnej. Doceniając, przede wszystkim skupiamy się na procesie, czyli na to, że ktoś, nie wiem, wybrałeś bardzo ciekawą strategię rozwiązania tego zadania. Na tym, co uczeń osiągnął dzięki praktyce, czyli mówimy, widzę, że dzięki ćwiczeniom ta część, nie wiem, zadania wychodzi ci lepiej.
Jak już mówiłam właśnie, że wybrali nowatorską strategię, mogą się pomylić, wynik może być, to nie, praca nie musi być bezbłędna, ale jeżeli dziecko pokusiło się zrobić coś nowego, coś, czego jeszcze nie jest pewne, warto to pochwalić, bo to sprzyja rozwojowi. I ostatnie chyba takie najważniejsze to są konkretne, mocne strony pracy. Ja, ponieważ tak jak już mówiłam, dużo z tym pracuję, to mnie nawet jak małe dziecko przynosi rysunek, to ja nigdy nie powiem, oj, jaki ładny rysunek, tylko zawsze mówię, jakie ciekawe kolory, albo bardzo interesująco przedstawiłeś postać dinozaura. I stosuję to do wszystkich moich uczniów i do ich prac, żeby doceniać konkretne mocne strony, a nie używać słów świetnie, wspaniale, doskonale, cieszę się, jestem z ciebie dumna, ponieważ tak jak powiedziałam, to daje przyjemność dziecku na chwilę, a w dalszej takiej perspektywie młody człowiek boi się, zresztą każdy uczeń boi się, tak jakby, nie wiem, czasami nawet nie uświadamiając sobie tego, zawieść nasze oczekiwania. Stąd jest mu się ciężej uczyć, bo będzie się trzymał zadań prostych, natomiast zadania trudne, skomplikowane, takie, które są wyzwaniem, będą budziły lęk. I teraz jakich właśnie unikamy pochwał, jakiego typu? Przede wszystkim, które zawierają ocenę inteligencji, talentu, jakichś takich przyrodzonych cech, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, wtedy uczący się będzie bał podejmować wyzwania, jeżeli mu się nie uda, to okaże się, że nie są tacy inteligentni albo nie mają talentu. I właśnie kolejny punkt, który mówi o tym, że takie jestem z ciebie dumny, jesteś, nie wiem, świetnie piszesz eseje. Raczej, jeżeli chcemy być dumni, to z pracy, ze strategii, z dużej ilości takiego własnego wkładu, którą w daną pracę włożył uczeń. I też bardzo niebezpieczne jest chwalenie za szybkość i bezbłędność, ponieważ to pokazuje uczniom, że tylko co oddane szybko i bezbłędnie ma wartość i będą wybierali takie zadania, które da się zrobić szybko i bezbłędnie, a unikali takich, które wymagają takiego skoncentrowania się i skupienia. Dlaczego takie ważne jest, żeby podtrzymywać właśnie poprzez konstruowanie informacji zwrotnej komunikatów do ucznia, to ich takie nastawienie na rozwój, to zawsze pozwalam sobie, jeden obraz ponoć więcej wart niż 1000 słów. Dlaczego zwracałam uwagę na to, że ten kiełek, który pokazywałam, to jest kiełek małego dąbiku, no bo ponieważ no, rzeźba z kamienia jest piękna i doskonała, ale jest zawsze taka sama, natomiast potencjał, rozwój naszych uczniów, żeby być taki jak ten dąb. I podsumując, bo już tak chciałabym zostawić czas na Wasze pytania, a patrzę tutaj na zegarek, mogłabym bardzo dużo mówić o informacji zwrotnej. Podsumowując, warto pracować z informacją zwrotną, ponieważ ona zapewnia uczniom, którzy są w różnym etapie ścieżki do zdobycia danej kompetencji, informacje do tego, co mają dalej zrobić, żeby być już kawałeczek dalej. Uczniowie się nie porównują, a przede wszystkim to jest to oddanie odpowiedzialności za swój proces uczenia się i jego efekty w ręce ucznia. Ja już teraz podziękuję, żebyśmy mieli jeszcze czas na ewentualne pytania. Dziękuję. Dziękuję Oli i zapraszam teraz Magdę, żeby powiedziała kilka słów o następnym webinarium. Bardzo serdecznie dziękuję. Witam Was wszystkich bardzo gorąco. Olu, bardzo mnóstwo ciekawych, wartościowych inspiracji, refleksji. Dziękuję Ci bardzo za nie. Temat, który podejmiemy na kolejnym webinarze, będzie się doskonale wpisywał w to wszystko, o czym Ola dzisiaj mówiła, czyli kwestie związane z pracą z błędem, które w wielu miejscach
także są powiązane z tym, w jaki sposób przekazywać uczniom różnorodną informację zwrotną, która sprawia, że błąd przestaje być synonimem porażki, źródłem pewnego lęku, strachu, zniechęcenia, a staje się po prostu sytuacją uczącą się. O tym właśnie będziemy mówić na naszym kolejnym webinarze, na którym też zaproponuję Wam przeanalizowanie różnych typów uczniowskich błędów i też sposobów pracy z nimi. Chciałabym też, żebyśmy wspólnie przemyśleli różnorodne strategie pracy z błędem, które pozwolą nam właśnie wdrażać błąd do takiej codziennej, przyjaznej myśleniu o błędzie praktyce szkolnej, a także zastanowimy się wspólnie nad tym, co zrobić, by odchodzić od tego, co zwykli jesteśmy nazywać kulturą błędu, na rzecz tego, co nazywamy pedagogiką błędu, zapraszając do współpracy w ramach tego podejścia także rodziców naszych uczniów. Ten webinar odbędzie się w trzecim tygodniu maja. Zaraz po majówce przekażemy Wam dokładne daty, konkretne terminy, a teraz przekazuję już głos Ewie i dziękuję bardzo. Dziękuję Magdo za zaproszenie. No i teraz na kolejne webinarium i teraz czas na pytania i odpowiedzi. Olu, do Ciebie pierwsze pytanie. Uczniowie nie zawsze reagują na informację zwrotną, nie stosują się do wskazówek. Co robić? Słuchajcie, mogę się tutaj podzielić, tylko chciałam bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie mówię tego jako super ekspert, tylko jako nauczyciel, który wprowadzał informację zwrotną i bardzo się z tym borykał, jak to właśnie zrobić, żeby uczniowie mojej informacji zwrotnej nie wrzucali do kosza. I dlatego sprzedam Wam taki swój patent, który mnie akurat się sprawdził. Ja robiłam, słuchajcie, tak. Ponieważ oczywiście jak zaczęłam wprowadzać informację zwrotną, no to sobie uczeń zobaczył informację zwrotną i no co tam, wrzucił do kosza, zrobił, nie zrobił. Umawiałam się z uczniami w ten sposób, że uczniowie, i to jest taki trochę trik, wiecie, nie wiem, czy to jest takie poprawne metodycznie, ale mi się udawało. Robiłam, tak zachęcałam moich uczniów. Na początku, jak pierwsze nasze kroki wyglądały, że mówiłam uczniom, że pracę, którą mi oddali, ja ją sprawdzam, piszę im informację zwrotną, ale też wystawiam im oceny. I teraz, jeżeli uczeń zastosuje się do wskazówek z informacji zwrotnej i przyniesie mi tą pracę taką, te wskazówki wykorzystane, to ja mu początkowo właśnie za pracę wystawiam ocenę o stopień wyżej niż dostał za pracę. Jeżeli się nie zastosuje do tych wskazówek, nie zrobi, no to taka ocena, jaka wypadła. I to był taki, słuchajcie, trik, który uczniowie na początku na to poszli. I powiem Wam, trwało to chyba 2 miesiące. Ja jestem nauczycielką języka polskiego, tak, tych godzin polskiego jest sporo. I powiem Wam, że po 2 miesiącach uczniowie się już w ogóle nie dopytywali o te oceny, tylko wykorzystywali informację zwrotną. I tu dodam jeszcze taką rzecz, bo chyba tam też było pytanie, czy łączymy oceny z informacją zwrotną. Nie warto w jednej pracy na przykład pisać informację zwrotną i stawiać ocenę, bo uczeń zobaczy ocenę, nie będzie chciał tej informacji zwrotnej czytać, ale zawsze robiliśmy tak, że w procesie stawia się informację zwrotną, a na koniec procesu ocenę sumaryczną, czyli na przykład uczę dzieci pisania listu, tak? I dzieci wiedzą, pierwszy list jest na informację zwrotną, czyli dostają informację zwrotną. Później, nie wiem, za 2 miesiące znowu już tam piszą przy jakimś innym temacie, piszą list, za drugim razem mają na informację zwrotną. Jeżeli praca spełnia wszelkie kryteria, to uczeń ode mnie dostaje informację, to już umiesz, i wystawiam mu ocenę bardzo dobrą bądź celującą. Jeżeli nie, to jeszcze raz piszę informację zwrotną. I muszę Wam powiedzieć, że nawet gdy pracowałam właśnie w klasach integracyjnych,
to po trzeciej pracy danego typu na informacją zwrotną, jak już robiłam, sprawdzam, czyli na przykład sprawdzam, tak, teraz piszemy właśnie list, to już jest forma sprawdzenia, nie zdarzały mi się słabsze oceny niż czwórki. Kolejne pytanie, rozumiem. Co w sytuacji, gdy ustalamy z uczniami ocenę w postaci informacji zwrotnej i uczeń odda pustą kartkę? To jest, słuchajcie, to jest bardzo ciekawe pytanie i cieszę się, że ktoś je zadał, ale to jest, myślę, to jest taka sytuacja, jak zawsze ja bym zrobiła, jeżeli uczeń odda pustą kartkę. To znaczy, nie dałabym mu ani jedynki, bo oceniam pracę, a nie puste kartki, ani nie dałabym mu informacji, bo nie mam do czego dawać. Natomiast porozmawiałabym z uczniem, dlaczego oddał tą pustą kartkę, bo mogą być różne powody. Być może porozmawiałabym też z rodzicami na ten temat i ponieważ bardzo dobrze sprawdza się, jeżeli uczniowi dać możliwość wyboru, to zapytałabym ucznia, dałabym mu do wyboru, co możemy zrobić, w jakim chce terminie, czego potrzebuje, żeby ta kartka nie była pusta, żeby podjął pracę, podjął próbę wykonania tej pracy. To następne pytanie, trochę już chyba na nie odpowiedziałaś. Czy można stosować informację zwrotną na przemian z ocenami sumującymi? Czy wtedy uczeń będzie traktował informację zwrotną poważnie? Tak, to teraz to właśnie myślę, że to już jest, już na to odpowiedziałam. Na pewno nie warto informacji zwrotnej w jednej pracy dawać informacji zwrotnej, czyli pod pracą jest informacja zwrotna i ocena. O, nikt na tą informację zwrotną nie popatrzy, każdy uczeń popatrzy na ocenę. Natomiast bardzo jest dobrze po prostu uczniom wytłumaczyć, że informację zwrotną właśnie dajemy w procesie uczenia się, ale przychodzi taki moment, kiedy jest sprawdzian, i wtedy stawiamy ocenę sumującą. Ja pod takimi pracami sprawdzającymi nigdy nie piszę informacji zwrotnej, ponieważ uważam, że to już jest ten moment, to już jest koniec, proces edukacyjny był. Teraz jest ten moment, kiedy ja jako nauczyciel mówię, sprawdzamy. I ostatnie pytanie. Ciężko zastosować różne rodzaje informacji zwrotnej na WF-ie. A tutaj, słuchajcie, na pewno nie mówimy o informacji zwrotnej na pisemnej, ale ja już, tak jak mówiłam na początku, wszystkie rzeczy, które wiążą się z taką edukacją ruchową, są oparte na informacji zwrotnej. To jest informacja zwrotna. Jeżeli ja uczę zagalopowywać i przedmówię, jeżeli powiem, słuchaj, zagalopowujesz na 3+, nic nie powie. Natomiast ja ucząc zagalopowywać, to mówimy, już masz łydkę, przykładasz prawidłowo, dosiad masz prawidłowy, unieruchom ramiona. To samo jest na WF-ie, tak? Jeżeli, nie wiem, uczymy rzutu do kosza, to nie ma tutaj pracy bez informacji zwrotnej, bo każdy nauczyciel powie, słuchaj, tutaj nie wiem, ty już zrobiłeś dobrze kroki, wyżej ręka, niżej ręka. Także WF jest oparty na informacji zwrotnej i tam już nic nie trzeba robić. Warto pamiętać o jednej rzeczy, żeby uczniowi, nawet jak nie potrafi przez tego kozła przeskoczyć, to jednak powiedzieć, dobrze się wybiłeś, teraz jeszcze to, to i to, tak? Czyli jednak mówić to, co już robi, znaleźć to, co już robi poprawnie. No to chyba na teraz wszystkie pytania, chyba że chcesz jeszcze, Olu, coś dodać. Tak, ja mogę jeszcze, jeżeli tam jakieś się pojawiły, to jeszcze naprawdę odpowiadać, jeżeli mamy na to czas. Myślę, że o rodzicach mówiłaś, jak ich przekonać. Bo to się... Ja jeszcze chętnie powiem o tych rodzicach, bo wiecie co, ja się bardzo często spotykałam właśnie, że rodzice mówili, no niechżeż mi pani powie, czy on, na ile on umie, co to w ogóle za jakaś informacja zwrotna. Ale bardzo dobrze, ja zawsze rodzicom na początku tłumaczyłam, po co jest ta informacja zwrotna i jeśli rodzice szybko się przekonywali, że
te ich ukochane oceny uczniowie mają coraz lepsze, ponieważ jeżeli uczeń raz dostał informację zwrotną, drugi raz naprawdę, za trzecim razem jasne są kryteria, bo to jest też ważne, to te oceny są dobre. Poza tym rodzice, jak się przekonują, widzą te kryteria i widzą te informacje zwrotne, to oni widzą, że to pomaga dzieciom się uczyć. I nawet ci na początku nie... Nawet ci na początku tacy nieprzekonani bardzo szybko się do informacji zwrotnej przekonywali. Jeszcze mam takie pytanie teraz. Czy można tak to rozumieć, że informacja zwrotna bardziej odnosi się do umiejętności niż do wiedzy? Niekoniecznie. A chociaż niekoniecznie, chociaż warto dawać informację zwrotną właśnie do umiejętności. Posłuchajcie, jeżeli coś mamy czysto wiedzowego, no to tutaj szkoda pisać, no nie wiem, jeżeli ja będę odpytywać dzieci, nie wiem, wymień mi środki poetyckie, no to albo mi wymieni, albo mi nie wymieni. To jest takie zero-jedynkowe. Tam mogę mieć kryteria, nie wiem, jak wymienisz 4 poprawnie, to jest okej. Także tak, w sumie tak, zgadzam się, że nie warto dawać informacji zwrotnej do takich czysto wiedzowych rzeczy. I jeszcze do Ciebie, Olu, pytanie, czy robi Pani sprawdziany próbne? Sprawdziany próbne nie robię, ale cząstkowo robię takie jakby ćwiczenia takich cząstkowych. Tylko teraz pytanie, czy chodzi o sprawdziany, czy sprawdziany takie, nie wiem, jak szóstoklasisty, ósmoklasisty. Bo nie robię sprawdzianów próbnych, ale podczas, ja na przykład z uczniami, wspólnie ustalam kryteria do konkretnych zadań, do konkretnych zagadnień sprawdzianu. Czyli uczniowie mi mówią, jeżeli mamy, nie wiem, środki poetyckie, to jest zagadnienie, to wspólnie z uczniami układam kryteria, po czym poznamy, że ja to potrafię. I potem do tego już są zadania. Próbnych sprawdzianów nie, raczej nie robię, bo nie chce mi się sprawdzać tyle, powiem szczerze. No dobrze, to już było ostatnie pytanie. Bardzo Ci dziękuję za całą prezentację, za odpowiedzi. Dziękuję Magdzie za zaproszenie. Dziękuję Wam wszystkim za obecność. Jeśli macie jeszcze jakieś refleksje, to zapraszamy na naszą grupę facebookową. Jeśli ktoś nie dołączył, to czekamy jako Szkoła dla Innowatora. Tam możecie dyskutować i wymieniać się jeszcze uwagami. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję wszystkim prowadzącym. Do zobaczenia wkrótce na następnych majowych webinarach.